Po raz czwarty już nasza szkoła nawiązała współpracę z ISEC. To jest stowarzyszenie studentów z całego świata, którzy odbywają w Polsce warsztaty dotyczące przedsiębiorczości, globalnej edukacji, kultury najróżniejszych krajów, właśnie z młodzieżą polską. My mieliśmy do tej pory warsztaty dotyczące przedsiębiorczości i globalnej edukacji. Cieszyły się one zawsze ogromnym powodzeniem wśród naszych uczniów. Warsztaty są w całości prowadzone w języku angielskim. Jest to dla każdej grupy 5 godzin, sesja 5 godzin prowadzonych właśnie przez 5 dni dla różnych grup. Warsztaty, jak wspomniałam, są prowadzone w całości w języku angielskim, więc jest to doskonała okazja dla naszych uczniów, żeby w realnych sytuacjach, w prawdziwych sytuacjach komunikacyjnych sprawdzić swoje umiejętności językowe. Natomiast dodatkową korzyścią jest to na pewno otwarcie na kultury tak egzotyczne, jak choćby w tym roku prezentowane przez naszych gości z Gany, z Kirgistanu i z Chin. Trzy osoby, które w tym roku odwiedziły naszą szkołę, zostały też z naszych środków, ze środków Rady Rodziców i za to chciałabym bardzo serdecznie też podziękować, że rodzice wspierają nas w takiej dodatkowej działalności. Zostały zakwaterowane w domu dziecka, z którym współpracujemy też od jakiegoś czasu, kiedy studenci do nas przyjeżdżają. Cała radość tych zajęć, oprócz tego, że w szkole jest to duże wydarzenie, to poza szkołą uczniowie także spotykają się z naszymi gośćmi i oni prezentują im właśnie Polskę i naszą kulturę. Także myślę, że jest to obopólna korzyść i dla tych, którzy nas tutaj odwiedzają, i dla tych, którzy korzystają, czyli dla naszych uczniów. No, wiele, wiele pozytywnych słów od uczniów słyszymy właśnie na ten temat, natomiast warto podkreślić, że i studenci są z tej współpracy z naszą szkołą bardzo, bardzo zadowoleni. Podkreślają to także organizatorzy ISEC, który zajmuje się właśnie organizacją tych warsztatów w szkołach. Podkreślają, że współpraca z naszą szkołą jest bardzo ceniona wśród tych zagranicznych gości. Uczniowie są przede wszystkim bardzo otwarci, bardzo zaangażowani w zajęcia, chętnie chłoną informacje, współpracują i ich umiejętności językowe są ponadprzeciętne na pewno. Zresztą ta komunikacja, jeśli odbywa się także poza lekcjami, to wskazuje na to, że tak naprawdę te umiejętności uczniów naszych są bardzo wysokie. Those faces, it symbolizes the personality of the character. So when some character wearing the faces, it shows the personality, so the audience can understand the Peking opera more easily. Like for example, you can see this face, it's like a crown, right? It's very funny, kind of funny. And actually, players who are wearing these makeups, here's the role, it's making people fun. Po raz czwarty już gościmy studentów z różnych krajów w ramach projektu Enter Your Future. Goście zostają z nami jeszcze do piątku, a te spotkania w szkole są, myślę, równie cenne jak spotkania popołudniowe, bo wiem, że uczniowie umawiają się też popołudniami na oddanie wiedzy o Polsce, bo wy dowiadujecie się o wielu krajach teraz, a oni uczą się od was. Now? Yeah, a few words what we've said. We just introduced the program a little bit. Just for them to understand and for those who would be watching us as well. And as for us here, we would like to thank you so much for coming. And I think this is a great pleasure and great value for our school and for our community as well to host you here. And I'm sure that our students will benefit from the meetings a lot. And I really know that they enjoy the time spent with you, and I'm sure that they will become in the future more enlightened. I want to say more aware of the world.
definitely better at English as well. So thank you. Thank you very much. There is a man, his name is Guan Yu. He is very brave. He is a hero. He protects his master to defeat a lot of enemies. And nowadays, people wearing red faces, it stands for like a bravery. And these are some female artists. They are wearing very beautiful dresses and wearing very heavy head wearings. At first, we have to say 1, 2, 3. Dzień dobry. To wasza pierwsza wizyta w Polsce? Tak, pierwszy raz w Polsce, jak i w Europie. Yeah, it's my first time in Poland and Europe too. Również pierwszy raz. Co sądzisz o polskich uczniach? I really like Polish bardzo student, lubię, szczególnie z Gostynina, ponieważ mają otwarte serca i są bardzo mili dla nas. Każdego dnia starają się wychodzić z nami. Są lepsi niż uczniowie z Warszawy. Były tam jakieś niemiłe sytuacje? Niektórzy chłopcy starali się zdobyć od nas numery telefonów. Czego się nauczyłeś od polskich uczniów? Dużo się od nich nauczyłem. Są bardzo nieśmiali. Mogłem ich nauczyć, jak być pewnym siebie oraz uwierzyć we własne możliwości. I learned a lot from them, and also in Gostynińska młodzież jest również bardzo przyjazna, dawała mi okazję spotkać się z nimi po zajęciach. To wspaniałe i cieszę się, że tu jestem. Jaka jest twoja ulubiona polska potrawa? Pierogi. I love pierogi so much. Uwielbiam je. Wczoraj spotkałem się z uczniami, spróbowałem je i są wspaniałe. When the slave masters realize that some of the slaves are very, like, they are stubborn or probably they don't respect their authorities, they will just bring them here. We can see the room is very small. Under normal circumstances, this room cannot take, like, even more than 20 people. You did know that if I want to drink the water, I'll just, like, drink it straight with my mouth, right? That's the normal thing we do. But then, this story was like, when he asked his slave master, he was thirsty and he needed water, the slave master has to like pour water in his head. So for the water to pass through his head before he would pour it in his throat, other than he like feeling it straight from his mouth. So you can imagine like the ordeal or how like our great grandfathers suffered from our slave masters. You can't imagine why someone would do such bad thing to his fellow human. Ghana, we have our own president. Burkina Faso had its own president. Nigeria has its own president. South Africa has its own president. But what Kwame Nkrumah did, or his desire, was that he wanted to make the whole of Africa one, where there will be one government, and it will be similar to the United States. But unfortunately, he was not able to do that. And in Ghana in 1966, he was overthrown because of probably his dictatorship and all that. So he was overthrown. So that means his desire to see a United States of Africa is not realized. Yeah, so that's all about my history. That's not all about my history, but this, there's some about my history. And I hope you learn a lot from it. Thank you very much.